W następnym cyklu konsologii powitacie mnie razem z Atari 5200, następcą wielkiego, przełomowego i dosyć popularnego w kręgach retro Atari 2600. 8-bitowy system, który niestety nie zaliczył takiego sukcesu, jak Atari przewidywało, ponieważ, trzy kropki, do tego dojdę. Najpierw trzeba ocenić całą specyfikację techniczną tego sprzętu, ponieważ mimo, że jest nieco podobny niż nasz dawny bohater, czyli 2600, to trzeba go jednak ocenić jeszcze raz, ponieważ te dane mogą się różnić zbytecznie od naszego poprzednika w stylu Atari 2600. Dlatego trzeba to będzie jakoś przestawić, tylko poczekajcie, bo ja właśnie tu sprawdzam wszystko, ale no nic, chwilka. W porządku, znalazłem dane, które będą odpowiednie do naszego omawiania tutaj. Więc w porządku, zaczynamy. A więc tak, Atari 5200 miał procesor Custom MOS 6502C, czyli nieco zmodyfikowany niż od procesora 2600, o prędkości 1,79 MHz, czyli troszeczkę szybszy, ale i tak właściwie nie ma tutaj za dużo wielkiej różnicy. Obraz i dźwięk, oczywiście procesor graficzny, to jest Alphanumeric Television Interface Controller, czyli po prostu mówiąc ANTIC. W Polsce dosyć dobrze znany procesor do elementów graficznych w komputerach Atari. Atari w tamtym czasie kopiowała swoje pomysły z konsol, też i do komputerów domowych. Dlatego tutaj te procesory się pojawiały. I był jeszcze Graphic Television Interface Adapter, czyli inaczej GTIA. Normalnie rzecz mówiąc, Atari od samego początku jeździło na tej samej technologii. Prawie że. Od dziesięcioleci. Rozdzielczość obrazu maksymalnie mogła. Nie mówię aktualnie, bo ta konsola istnieje, tylko już nie na rynku, wiadomo. To 320x192 piksele. Natomiast kolory to są w złożonej właściwie liczbie, to jest 256 kolorów, tylko że jednocześnie mogło być wyświetlanych 16 na jednej linii. Na jednym pikselu mogło być wyświetlanym. I tutaj jest pewna ciekawostka, że producenci gier, było ich naprawdę niewielu, ale na 5200 mogli się popisać projektowaniem dowolnych trybów, czyli głównie to dotyczyło większej rozdzielczości i większej ilości kolorów. Mogli do swoich gier dodawać takie różne cacka. RAM to był 16 KB, ROM w BIOSie, czyli w systemie operacyjnym, takim mikrosystemie operacyjnym, bo właściwie nie było to obsługiwane aż tak za nadto. To było 2 KB, a ogólnie jako pamięć ROM to było 32 KB, tylko że właśnie tutaj teraz się zaczynają schody, ponieważ cartridge mógł pomieścić maksymalnie 32 KB danych. A więc to ROM ma tutaj teraz 64 KB. To przepraszam was za taką pomyłeczkę. Dźwięk to jest czterokanałowy z chipu Poké, czyli pod keyboard integrated circuit. Dosyć ciekawe nazwy, tylko że ten procesor dźwiękowy, może chip, bo tutaj wynika z tego, że Poké to chip, to jest takie urządzenie, które jest które wspiera port wejścia. Komputerowcy powinni się na tym znać doskonale. Ok, jeszcze były core procesory trzech chipów VLSI, ale to już co innego, bo te core procesory tylko pomagały, żeby konsola była atrakcyjniejsza w swojej technizacji, jak to mogę powiedzieć. Atari 5200, przepraszam, przyzwyczajony jestem do tej 8-bitowej kultowej konsoli, poprzedniej od tej, co omawiam, został wydany w listopadzie 1982 roku w Kanadzie i w USA. W Europie niestety i tu się zaczyna
robisz pewien kłopot, bo w Europie nigdzie nie da się go znaleźć. Nawet na aukcjach internetowych jest ciężko, bo teraz ten system przeżywa naprawdę wielkie zainteresowanie graczy i to jest wielki kruk na aukcjach internetowych. To prawda. Nie ukrywajmy tego faktu. I ten system upadł w maju 1984 roku, czyli już właściwie po wydarzeniu, które dosyć który każdy zna, ponieważ to był krach gier wideo. O tym będę jeszcze omawiał w innych cyklach tej mojej odsłony w celach przypomnienia wam, jak to było z retro konsolami i grami, oraz po prostu ocenienie sytuacji konsol, bo każda konsola miała swoją jednakową sytuację. Na ten system zostało wydanych 69 gier, a konsol sprzedało się prawie milion sztuk. Dokładnie nie wiemy, ale statystyki pokazują, że właśnie prawie milion sztuk. Dobrze, w tym odcinku pokażę tylko sytuację, natomiast w drugiej odsłonie z 5200 ocenię, pokażę, jakie były gry ciekawe, no i finał tego systemu, bo trudno stwierdzić, czy był dobry, czy był zły. Ale dobrze, najpierw wymienię wam cechy, jakie 5200 posiadał. Tutaj mam wymienionych kilka, one są dosyć ważne. Przede wszystkim pierwsza z nich to jest taka, że konsola jest ogromna. Jak na swoje rozmiary, jak na swoją pożyteczność i obsługę, powinna być dosyć mała. Dosyć, nie wiem, rozmiarów na przykład laptopa. No może troszeczkę przesadziłem, gdzieś tak 2/3 laptopa. Tak mniej więcej. Natomiast 5200 był nawet większy od magnetofonu tamtejszego. Czyli, mówiąc szczerze, to była dosyć masywna konsola i porównując go z pierwszym Xboxem, który też jest dosyć masywnych rozmiarów, 5200 i tak wygrywa na tym wyścigu od razu. Od razu wygrywa. Zresztą możecie zobaczyć u Nintendo Nerda, jak ta konsola wygląda. Jest bardzo ogromna. Druga cecha konsoli to jest tacka na kontrolery. Dobra. Przepraszam was bardzo, tylko po co te tacki są? No po co? Żeby schować kontrolery? Ej, przecież kontrolery można postawić koło konsoli, przecież się nie zakurzą za nas to. A jeżeli się zakurzą, to tylko trzeba przetrzeć i to wszystko. Naprawdę, w tamtym czasie Atari miało bardzo dziwne pomysły. Tacka na kontrolery. Trochę dziwnie przypominała chlebak albo jakąś szufladkę taką dziwnie otwierającą się. Tak. Można tam nawet było schować puszkę od coli czy od picia takiego gazowanego. Naprawdę, Atari to w tamtym czasie miało naprawdę kaprysne pomysły. Kolejna cecha tej konsoli to jest funkcja z automatycznym przełącznikiem obrazu. O co w tym chodzi? Dzisiejsze konsole mają taką funkcję. W tamtym czasie to był rarytas, ponieważ wcześniej było tak, że konsola się podczepiała pod telewizor, ale trzeba było znaleźć sygnał z tej konsoli. Znaczy właściwie kanał, ale to też sygnał trzeba było znaleźć, żeby po prostu obraz wyświetlał przebieg z gry. Bo przecież w tamtym czasie jeszcze takich BIOSów czy menu konsol jeszcze nie było. O tym nie myślcie. No i tutaj 5200 został wyposażony w taką funkcję, żeby nie było właściwie problemu, żeby wyszukać obraz. Tylko po prostu, na przykład AV1, podłączamy konsolę, włączamy i jest obraz. Miał 4 wejścia na pady, czyli dosyć ciekawie, upodabniając go do Sega Dreamcasta, Nintendo 64, czy nawet do GameCube'a i Nintendo Wii, ale już Nintendo Wii tylko do Classic Controllerów na przykład. Można tak powiedzieć. Teraz jedna ciekawostka. Pad do 5200, taki zwykły padzik, właśnie widzicie go na obrazku, nie centrował się, czyli jego gałka po prostu nie ustawiała się w takiej pozycji, że jak się tą gałkę puści, wtedy nie ustawia się na sam środek całego rozłożenia, czyli wiecie o co chodzi. Jest tutaj gałeczka, całe tutaj rozmieszczenie wszystkich kierunków i się nie centrowało. Trzeba było tak ustawić ten joystick, żeby się centrował. I to właśnie było kłopotliwe w tej konsoli. Trzeba było się naprawdę z tym nieźle uporać. Kolejna cecha, dosyć niestety niebezpieczna, to niekompatybilność z A2600. Tak. 5200 nie mógł obsługiwać gier z Atari 2600, ponieważ miało po prostu inne gniazdo, było troszeczkę szersze, a nie krótsze względem kartridżów do 2600. Atari na ratunek swojego systemu chciał wypuścić adapter
który umożliwiał taką funkcję, ale niestety było już po ptokach, no bo kto by chciał inwestować w takie gówienko, jak to mogę powiedzieć. Atari 5200 nie miało takiej wielkiej uwagi jak 2600, nie miało takiego wielkiego sukcesu i miał przede wszystkim problemy ekonomiczne i stąd właśnie ta małość gier i małość sprzedanych sztuk. Jeszcze konkurencja z Intellivision i ColecoVision, które musiało przegrać, bo właściwie w tamtym czasie to konsole nie sprzedawały się okazjonalnie, tak jak teraz. W ciągu jednego miesiąca może się sprzedać nawet 5 milionów sztuk, a więc nie dziwota, że w tamtym czasie sprzedawało się po 200 tysięcy sztuk albo 300 tysięcy, bo świat dopiero zaczynał pojmować, że konsole to właśnie coś, co dzisiaj jest naprawdę bardzo fajną rozrywką, nie tylko dla pojedynczych osób, ale też i dla grona znajomych czy rodziny. To już w zależności. W porządku, w drugiej części 5200 pokażę wam, jakie gry były na ten system i ostatecznie ocenię tą sytuację tej konsoli. Tak więc do zobaczenia, pozdrawiam wszystkich, bardzo, bardzo ciepło, wiosna już. Wiosna zbliża się wielkimi krokami, Dzień Kobiet też się zbliża, ja 8 marca nie idę do szkoły, zostaję na chacie. Niestety. Powód taki? Bo nie i koniec. Nie pisać mi komentarzy na ten temat. Albo dobra, piszcie. Byle jakby było. No to do zobaczenia.